oficjalne odsłonięcie pawimentu Kopernikanum w Brzesku. Witam serdecznie wszystkich zaproszonych gości. Witam przede wszystkim panią Martę Malec-Lech, marszałek województwa małopolskiego. Witam pana burmistrza Tomasza Latochę. Witam panią przewodniczącą Rady Miejskiej Marię Kądziołkę. Witam wszystkich, którzy odpowiedzieli na zaproszenia. Wszystkich państwa jeszcze raz powitam w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym. A przede wszystkim witam was, drodzy duchy i harcerze, rodzice, cała społeczność Chłopca Brzesko oraz nasi przyjaciele. Brawo! Słuchajcie, za tydzień minie rok od 4 listopada, kiedy tutaj właśnie po raz pierwszy było nic. Był mały taki tutaj zaułek, spotkaliśmy się tutaj w parę osób i wbiliśmy pierwsze kołeczki. Zainicjowaliśmy budowę pawimentu Kopernikanum. Za tydzień w czasie zjazdu Chłopca będzie równy rok od momentu, kiedy właśnie zainicjowaliśmy tą naszą budowę. A pamiętacie, że ta budowa nie wzięła się z błahego powodu. W tym roku obchodzimy cały czas święto 50-lecia nadania imienia Mikołaja Kopernika naszemu chłopcowi, więc to dzieło jest poniekąd również takim hołdem dla naszego bohatera. Więc spotkaliśmy się i zaczęliśmy przygotowania do tej budowy. Oczywiście najważniejsze było, oprócz projektu, za który odpowiadał pan Mariusz Meus, nasz pan Południk, którego również witamy, znalezienie oczywiście niezbędnych środków, o czym dokładnie jeszcze powiem w trakcie podsumowania budynku. Udało się w końcu zbudować to, co dzisiaj otwieramy. Mam nadzieję, że wszyscy czujecie pełną dumę i satysfakcję, że jesteście akurat w 2023 roku członkami Chłopca, że to właśnie za waszych czasów ta budowla powstała. Nasi przodkowie, nasi poprzednicy 50 lat temu wybrali sobie Kopernika do bohatera, a my dzisiaj kontynuujemy to dzieło, otwieramy coś, co mam nadzieję również tym naszym poprzednikom, naszym instruktorom, których również witamy, widzę, że tam już na nas machają również, będzie przypominało, że kiedyś byli harcerzami, że w tym uczestniczyli. Oni wtedy zbierali pieniążki, między innymi na nowy sztandar, a my dzisiaj coś innego zbudowaliśmy. Zbudowaliśmy coś, co będzie również służyło wszystkim mieszkańcom naszej gminy. Rozgadałem się, a nie o to chodziło teraz w tym momencie, ale szanowni państwo, pozwólcie, że odsłonimy nasze pawimentum i zaproszę do tego wydarzenia kilka osób, które są niezwykle ważne dla tego przedsięwzięcia. Przede wszystkim pani marszałek. Będziemy prosić panią marszałek, żeby nam odwiązała szarfę. Będę prosił pana Piotra Śledzia. Zapraszam pana Piotra. Będę prosił pana burmistrza. Pana Mariusza będę prosił i pozwolicie, że również ja. Złapię za jeden z rogów tej naszej siatki maskującej. To nie jest trawa, to jest siatka maskująca. I w ten sposób otworzymy to nasze pawimentum. Pani marszałek ma swoją rolę do odegrania. A my wchodzimy. Tak? Pani sobie wymyśliła wstęgę. Jest kolor zielony. Jest zielony, harcerski. Pociągniemy. I również bardzo ładnie. No to pierwszy etap otwarcia za nami. Teraz ja wejdę najdalej. Pan burmistrz ze mną może za drugi ruch. Piotrze, ty za kolejny ruch. I do środeczka. Ach, ja się zaplątałem. Siatka ma zbiorąca, słuchajcie. Bardzo dobra siatka. Dyma, dyma. Musimy teraz tak, moi drodzy, bo zgodnie z naszym pomysłem, jako pierwszy wejdzie Mikołaj Kopernik. Co to będzie? Słuchajcie, już prawie wszystko gotowe. Mikołaju, zapraszamy. Brawo! Jakbyście to zrobili? To dobrze zrobili, Mikołaju? To nie jest źle. Zwróćcie uwagę na przyrząd, który ma Mikołaj w ręce. To nie jest potęga. Nie mam aż na
dostajesz. Weźmy. Wszystko płynięcy, zapraszam. Zapraszam, teraz już możemy legalnie na to wejść. Kopernik powiedział, że jest ok. Jest prosto, pana Marta. Uwaga! Super. Idziemy.